Jedna bestia mniej! Kolejne bydle załatwione! On myśli, że to takie łatwe. Czy coś się w końcu zmieni? Nie mam czasu na takie rzeczy. Kiepska sprawa. Nikt nie chce wiedzieć. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Nie wiem, ty mi powiedz. To było oczywiste. Znasz gościa z zasłoniętym okiem? Widziałem go już kiedyś. Twardziel. Wynajmował kiedyś u mnie pokój przez jakiś czas. Miał ze sobą olbrzymi kufer. Gdybym go ciągle nie męczył, pewnie w ogóle by mi za ten pokój nie płacił. I tak specjalnie się z tym nie spieszył. A pewnego dnia nagle zniknął razem ze swoim kufrem. Nie chcę mieć nic wspólnego z takim jak on. W końcu to była jego decyzja. Pokaż mi swoje towary. On oczywiście wszystko lepiej. Trzeba po prostu słuchać. Nie wiadomo już, komu można ufać. Dużo by mnie to kosztowało. Nie wiadomo już, komu można ufać. Powinien był wiedzieć lepiej. To rzeczywiście prawda. Powinien był wiedzieć lepiej. To było wiadomo od dawna. Nie mam czasu na takie rzeczy. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Nie można na tym polegać. Czy coś się w końcu zmieni? Trzymam się od tego. Myślisz, że ja mam lepiej? Nie musisz mi tego mówić.
posłuchał niewłaściwych ludzi. Żadna tajemnica. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Żadna tajemnica. Teraz każdy już o tym wie. Nikomu tego nie powtarzaj. Nikomu tego nie powtarzaj. Naprawdę sama widziała. Nie mów. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Wybierz sobie. A będzie jeszcze gorzej. Doprawdy to interesujące. Tak, to bardzo typowe. Słyszałam, że nie chcą go. Teraz muszę iść. Jak sobie chcesz. Zawsze żyć w niedobrych czasach. Ktoś musi to interesujące. Pokaż mi swoje towary. Niemal przez cały dzień. Gdybym sama tego nie widziała. Ktoś musi pracować. Nie trzymać dla siebie. Nie wierzę w to. Gdyby się przymknął. On po prostu za dużo gada. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Słyszałam, co sama widziała. To przecież nie mogę się zajmować wszystkim i wszystkimi. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. On po prostu mogę się zajmować wszystkim i wszystkimi. Nie wierzę w to. Było, gdyby się przymknął. Doprawdy? Nikomu tego nie powtarzaj. Zawsze cię powtarzałam. Zawsze to powtarzałam. Kto opowiada o takich dobrych czasach? Widzisz, to nie było takie trudne. On po prostu za dużo gada. I pracuje niemal... Ale wraz z nią odeszły także drzewa i zwierzęta, więc Adanos wielce się zasmucił. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Tak, to bardzo typowe. Kto opowiada takie rzeczy? Thank you.
chce być silniejszy. Wróć. Jakby brakowało mi zmartwień. O tym było wiadomo od dawna. Gdzie jeszcze gorzej? Przesłoną żyć w niedobrych czasach. Teraz każdy już o tym wie. Nie mogę się zajmować wszystkimi. Nie mogę zajmować się wszystkimi. Czy coś się w końcu zmieni? Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Kiedyś wiedzieć lepiej. Czego tu nie znajdę? Jedna bestia mniej. Znowu jedna z tych przeklętych bestii. Tyle na ten temat. Thank you.
Ej, ty! Dałem Watrasowi twój list. Nie oczekiwałem od ciebie niczego innego. Dziękuję. Chcę się czegoś od ciebie nauczyć. Pewnie. Co chcesz wiedzieć? Nie mogę cię już niczego nauczyć. Jesteś za dobry. To naprawdę ty? Człowieku, jak się cieszę, że cię widzę! Lester? Skąd się tu wziąłeś? To ci dopiero niezła historia. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc, co ze sobą zrobić.
Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy, aż wreszcie znalazłem tę kotlinkę. Diego, Milton i Gorn nadal są w Górniczej Dolinie. Tak mi się w każdym razie wydaje. Co ci się stało? Po upadku Śniącego całe bractwo wpadło w szał. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? Ze mną było podobnie. Miałem koszmary, nawet halucynacje. Ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. Raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień rzucający się na grupę uciekinierów i spowijający ich w wielkiej chmurze ognia. Przez moment myślałem, że mam przed sobą smoka. Widziałeś coś jeszcze? Nie, na wszelki wypadek wziąłem nogi za pas. Jak długo się tu ukrywasz? Nie wiem dokładnie, może tydzień, ale jest jeszcze coś. Kiedy tu przybyłem wieczorem, spojrzałem na szczyt tej góry i było tam tylko kilka drzew. Ale jak się obudziłem następnego dnia, stała tam wieża. Mógłbym przysiąc, że wcześniej jej nie było. Od tamtej pory nie ruszam się stąd na krok. Masz na myśli wieżę Xardasa? Wiedziałem, że jest potężny, ale stworzyć magicznie taką wieżę? Xardas, ten nekromanta? To on mieszka w tej wieży? Nie wiem, czy mi się to podoba. Spokojnie. To on wyciągnął mnie ze świątyni Śniącego. Jest po naszej stronie. Musisz porozmawiać z Xardasem o tym cieniu. To może być coś ważnego. Myślisz, że sobie tego nie ubzdurałem? Myślisz, że naprawdę widziałem... Smoka, tak. Znowu siedzisz w tym wszystkim po uszy, co? Może nie aż po uszy. W każdym razie jeszcze nie. Cóż, w porządku. Jeśli to takie ważne, pójdę z nim pogadać. Ale jeszcze nie teraz. Najpierw muszę trochę odpocząć. Ciągle jestem wyczerpany po ucieczce z kolonii. Widzę, że znów coś kombinujesz. Spotkamy się u Xardasa. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Thank you.
Niczego tu nie znajdę. Ej, ty!